Dzień dobry. Dzisiaj mamy piątek, 13 maja, godzina 6:30. Już nie jest tak fajnie ciepło jak wczoraj, czyli weekend będzie chyba chłodniejszy. No ale takie kolej rzeczy. Dzisiaj chciałem wam opowiedzieć o czymś takim jak Stowarzyszenie Zrównoważony Otmuchów. A myślę nawet, że lepiej nie opowiem o tym ja, tylko członkowie Stowarzyszenia Zrównoważony Otmuchów. Jesteśmy po spotkaniu, omówiliśmy plany na najbliższe miesiące. Teraz poszliśmy pobiegać. No i mam przy sobie tutaj Pawła, założyciela Stowarzyszenia Zrównoważony Otmuchów. Zadam mu parę pytań. Cześć Paweł. Cześć Damian. Pierwsze pytanie mam do ciebie. Dlaczego Otmuch? Wiesz co, rodzinnie jestem związany z tym miejscem. Mam tutaj rodzinę od strony mamy. No, to jest jedna rzecz, a z drugiej strony po prostu pokochałem to miejsce. Mam już to miejsce od 40 lat i po prostu czuję się tutaj u siebie. Fajnie. Czyli mówisz, że działaniem obejmujemy teren nie tylko miasta Otmuchów, ale i całej gminy Otmuchów. Tak, jak najbardziej. Na tym mi zależy, dlatego że cała gmina, ja sam mieszkam w gminie, ale poza miastem uważam, że tutaj cała gmina ma potencjał, nie tylko miasto, także jak najbardziej cała gmina. Dobra, dobra. No, dziękuję Ci za odpowiedź. Biegniemy dalej. Jeszcze zrobię tutaj ujęcie naszego zameczku i kościoła. Dalej biegniemy. Następny most. I znów pytanie do Pawła. Dlaczego zrównoważony? Co to znaczy zrównoważony w ogóle? Tak, bardzo w skrócie i moja interpretacja to jest taka, żebyśmy żyli tak, żeby ludzie, którzy żyją po nas, nie mieli po prostu gorzej. Dokładna definicja jest na Wikipedii, ale w skrócie o to chodzi. Jesteśmy w takim czasie, żyjemy, że mega się szybko rozwijamy i po prostu bardzo śmiecimy, rozwijamy się nierozsądnie i jesteśmy w takim etapie, że jeszcze my nie mamy najgorzej, ale najprawdopodobniej ludzie po nas będą mieli gorszą jakość życia. I chodzi o to, żeby tak zarządzać, żeby pokolenia po nas nie miały gorzej niż my. No tak, bo możemy sobie wyobrazić, że gdyby padł pomysł, wytnijmy wszystkie drzewa w mieście Otmuchów, to byśmy się w tydzień uwinęli. Tak, tak, tak. A konsekwencje tego byłyby ponad 100 lat widoczne. Tak, jak najbardziej. No w ogóle drzewa to jest osobny temat. Musimy wiedzieć, że jedno drzewo, które rośnie 150 lat powiedzmy, to produkuje tyle tlenu, co bodajże kilka tysięcy młodych drzew. Także też musimy brać to pod uwagę. Podejmując takie decyzje, bo tu uderzyłeś w sedno, tak? Ściąć drzewo to jest chwila, moment, a żeby wyrosło to jest kilkadziesiąt lat. Także tak, jak najbardziej. Dobra, dobra. To myślę, że nam wystarczy na tyle. Biegniemy dalej. Mega wieje, ale w tej chwili nic mądrego nie mówię. Co może szumieć? Jest i Paweł. Zaraz go przepytamy, ale to przytamie. Dotarliśmy do miejsca, gdzie ja jeszcze nigdy nie byłem, czyli na Tamę Otmuchowską, która jest dostępna do przejścia od początku maja do końca września. Ja mam tutaj wciąż Pawła, jeszcze nie umarł, nie wpadł do rowu po drodze. Paweł, ostatnie pytanie. Dlaczego stowarzyszenie? Wiesz co, dlatego, że ja lubię robić sam rzeczy, ale w pewnym momencie zrozumiałem, że po prostu lepiej i efektywniej robić rzeczy z innymi ludźmi. Zrozumiałem, co to jest efekt synergii, że czasami 1 plus 1 to jest więcej niż 2. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że jednak jak się ma osobowość jakąś prawną, to ma się większą siłę przebicia. I trzecia rzecz jest taka, że więcej możesz osiągnąć, jeżeli reprezentujesz pewną grupę, na przykład w naszym przypadku grupę mieszkańców. To jest po prostu wtedy prościej walczyć o pewne rzeczy, prościej przekonać gminę czy miasto do pewnych rzeczy, także w skrócie dlatego. Fajnie. Jesteśmy na razie w stowarzyszeniu w trójkę. Ja,
Paweł i Łukasz, ale jakby ktoś chciał do nas dołączyć, to jesteśmy otwarci, także zapraszamy. A nawet jakby ktoś nie chciał dołączyć, to zapraszamy, żeby się z nami dzielił pomysłami czy przemyśleniami, jak lepiej można robić takie rzeczy. Potrzebami też. Tak, dlatego że no też ciągle szukamy dla siebie miejsca. I celu, i drogi, także... Chcemy być też głosem ludu. Jak najbardziej, o to chodzi. Dobra, to dziękuję. Jeszcze ostatnie ujęcie panoramy. Niekoniecznie ta barierka najlepiej wygląda, ale powiedzmy, że jesteśmy bliżej natury. No niesamowite, jestem tutaj po raz pierwszy. To jest coś mega fajnego. Dobra, to biegniemy dalej. Przebieżka zakończona. Wyniki, o ile Paweł mi je już podesłał, powinny się pojawić gdzieś tutaj. No i to by było na tyle. Jeżeli jesteś z Odmuchowa, zachęcam cię do uczestnictwa w naszych aktywnościach z Równoważony Odmuchów. Mamy stronę internetową zrównoważonyodmuchow.pl i stronę na Facebooku. Także tam wszystko znajdziesz. A na dzisiaj to tyle. Hej!